Zadanie 20, Matura 2023, Matematyka, poziom podstawowy. Mamy w rąbie obok długości 6,2. Może tutaj go narysuję, żeby, e, ponieważ trochę słabo widać na tym zdjęciu, mamy jakiś tam sobie rąb obok 6 pierwiastków z 2 i kąt rozwarty ma miarę 150. 150 stopni i pytanie jest iloczyn długości przekątnych tego rombu jest równy no to możemy sobie przede wszystkim wejść tutaj e, w, jakby zobaczyć sobie w karcie wzorów e, ja tu mam otwarte niestety na drugim tym i będziemy korzystać tutaj w tym wypadku z pola tego tego rąbu, ponieważ mamy kąty i mamy jeden jeden bok. Więc mamy dokładnie tutaj w tym wypadku na pole rąbu mamy wzór a kwadrat razy sinus alfa. Ale też mamy pole jako, załóżmy, że jedna przekątna to będzie, tu jest e tu jest f i pole to też jest jedna druga razy właśnie e razy f, czyli pytanie o Iloczyn długości przekątnych, czyli E razy F, czyli to jest to, co szukamy w zadaniu, no to będą dwa pola. A sinus alfa chodzi o alfa tego, sinus tego kąta. Ten kąt ma 30 stopni, bo ten drugi ma 180 i one razem się muszą sumować ten drugi ma 150 i one razem muszą się sumować do 180, więc mamy pole, to będzie 6 pierwiastków z dwóch. Do kwadratu razy sinus 30 stopni. Więc będzie tutaj to 36 razy 2, czyli 72 i razy sinus 30. Sinus 30 to jest 1 1 druga. Sekundę tylko się upewnię w tych tablicach trygonometrycznych. Wydaje mi się, że to jest 1 1 druga. Tylko nie, pozmieniali kolejność tych tych tak, to jest jedna, druga. Więc mamy, że pole to jest 36, więc w tym wypadku, jeżeli chcemy e razy f i no to będziemy pole razy 2, czyli ten iloczyn naszych przekątnych to jest 72 i jest to odpowiedź b.